Solidarni z Ukrainą. No chyba tak można było określić nastawienie wszystkich parlamentarzystów w Sejmie. Tak, to prawda. Wszyscy parlamentarzyści w Sejmie byli bardzo solidarni i mam nadzieję, że są dalej solidarni, bo im dalej od tego zdarzenia w Sejmie, kiedy wszyscy podnosili ręce za tym, żeby podjąć uchwałę i solidaryzować się z Ukrainą, dzisiaj te głosy zaczynają być bardzo rozbieżne. Zresztą już chyba w wystąpieniach klubowych było tak, że każdy z występujących szefów klubów mówił zupełnie o innych sprawach i dlaczego z tą Ukrainą się solidaryzują. Mimo tych rozbieżności, które tam wtedy już wykazywali, tak przynajmniej ja to słyszałem, to jednak uchwała została podjęta jednogłośnie i przez aklamację i pewnie dobrze. Chociaż trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, jest zagrożeniem dla porządku w Europie. To myślę, że wszyscy Państwo dzisiaj widzicie, że to już dzisiaj zaczynamy jakieś manewry, to już dzisiaj przylatują jakieś samoloty, to już dzisiaj robi się wszelkie starania, żeby ta ekspansja rosyjska była zatrzymana gdzieś tylko na Krymie, a żeby ona dalej do środka Europy się nie przesuwała, co wcale nie jest takie proste i takie łatwe, bo Państwo dobrze wiecie i Państwo to dobrze oglądacie, że dzisiaj przywódca rosyjski jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby zacząć się Europą w posadach i myślę, że po części mu się to udało. Tutaj jeszcze takie pytanie, bo czy w ramach Ministerstwa Komisji Spraw Wewnętrznych, do której Pan należy, czy ta sprawa była omawiana, no bo interwencja wojskowa nie jest możliwa, ale na tym Krymie coraz więcej takich sygnałów jest, że robi się tam po prostu zwyczajnie mówiąc bałagan. Czy może ta kwestia była podejmowana, może jakaś pomoc na przykład takich jednostek jak Straż Pożarna w razie, gdyby zaistniała taka konieczność medyczna? To na komisji nie było omawiane jeszcze. Myślę, że teraz jak pojedziemy do Sejmu, to komisje będą się na ten temat odbywały, ale jestem przekonany, że dzisiaj w gotowości mamy wszystkie służby i one funkcjonują na tak dobrym poziomie, że to kwestia wyjechania i pomocy Ukrainie, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, jeżeli chodzi o ratowników, jeżeli chodzi o nawet sprawy różne wewnętrzne, to żaden problem, żeby takich ludzi do Ukrainy wysłać. Tylko musimy pamiętać, że im więcej nas będzie na Ukrainie, tym kłopoty nasze gospodarcze będą coraz większe. Bo to nie jest tak, że my za tą solidarność z Ukrainą nie zapłacimy. Już dzisiaj widzimy, że podnoszone są ceny benzyny, chociażby na stacjach paliwowych. Musimy mieć świadomość, że im bardziej będziemy się z Ukrainą solidaryzowali, tym koszty tej solidarności będą większe. W trakcie tutaj zajść w Kijowie były już sprawy tutaj takie podejmowane odnośnie tej pomocy medycznej, czyli przywóz ewentualnych rannych do Polski. No mamy tu w tej chwili już taka sprawa. Tak, to tak jest, że budowane są w tej chwili miasteczka, które mogłyby przyjąć i rannych, i uchodźców. W tej chwili nie ma jeszcze jakiegoś takiego nawału, który powodowałby to, że te pomieszczenia, które są przygotowywane, są zajęte, prawda? Ilość tych osób rannych na Ukrainie do tej pory malała, a nie zwiększała się. Trudno powiedzieć, co będzie na Krymie. Krym jest w 60% ludność rosyjska. 14 czy 16% to są Tatarowie, reszta to Ukraińcy. Więc tak naprawdę nawet jeżeli nie byłoby oszustw na Krymie, jeżeli chodzi o referendum, to prawdopodobnie to referendum i tak by było na korzyść rosyjską. Jeszcze nikt się nie spodziewał niedawno, że w ogóle będzie taka eskalacja konfliktu, bo ja też rozmawiałem tu nawet z eurodeputowanymi. Oni po prostu mówili, że nie ma żadnych przygotowań ze strony Unii. Być może trzeba się przygotować na tą najgorszą kwestię. No ja myślę, że Unia nie. Ja myślę, że nie będzie takiej sytuacji, tak jak pan mówi, najgorszej. To myślę, że mamy jedno na myśli, że będzie wojna jakaś w Europie. Nie, ja myślę, że tego nie będzie, ale gospodarcze skutki tego wszystkiego już są zachwiane jakieś sprawy związane z handlem, z importem, z eksportem, z różnymi sytuacjami gospodarczymi, więc na pewno takie sytuacje będą.
jestem przekonany, że nie grozi nam tutaj jakaś wojna, że musimy się o to bać, ale na pewno musimy się na taką sposobność przygotować i dobrze by było, gdybyśmy do tego byli gotowi. I myślę, że to, co się dzieje i to, co w tej chwili robi rząd, to są słuszne kroki, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku. Bo ja też sobie tak myślę, że Unia Europejska jako całość tak naprawdę przespała ten cały początek, bo nikt nie myślał, że pewnie Putin będzie tak, czy przywódca rosyjski nie będzie tak zdesperowany, jak jest. A widać, że zbytnio się nie cofa, swoją ekspansję rozszerza, bo tych ludzi niewiadomego pochodzenia na Krymie jest coraz więcej. Ale dobrze by było, żeby to się skończyło tylko na Krymie, o czym jestem przekonany.